spać. Wojtek, nagrywasz już to? Dobra. Jedzie pociąg z daleka. Asiu, dzisiaj na konferencji programu Top Model prawdziwą furorę zrobiła twoja córeczka Asia, która gdzieś tutaj co chwilę biega. Teraz mi ucie, a jest tam właśnie. No jest przesłodka, tańczy, śpiewa, wysyła buziaczki. Ty tutaj od godziny siedzisz i udzielasz wywiadów, a ona sobie gdzieś tutaj krząta i mam wrażenie, że czuje się jak ryba w wodzie. Tak, myślę, że właśnie troszkę byłam, nie wiedziałam, w który kierunek to by poszło. Dzisiaj, powiesz, ostatni dzień, tak naprawdę chciałam ją wziąć ze sobą, żeby, wiesz, też jurorzy ją poznali, bo nie każdy ją jeszcze poznał. I właśnie wziąłam tak ją na ściankę, tak na fan, tylko pomyślałam, że będzie się wstydziła, od razu ucieknie, a ta sobie stała z mamą, buziaki puszczała i to jest słodka. Ale wiesz, ciekawe, czy to jest przez to, że ją brałam do pracy, odkąd byłam w ciąży i wiesz, też od małego na w samolocie ze mną lata i też jest, ją biorę wszędzie tak naprawdę i że, wiesz, fajne jest to, że jest taka otwarta do ludzi, że się nie boi, nie wstydzi i wiesz, myślę, że to, że te, na przyszłość na, jako dorosła osoba jej to pomoże, powiesz, ja bym marzyła być taka odważna jak ona, bo myślę, że też dużo by mi pomogło w swoim życiu, bo jestem wstydliwa, ale też ma mały charakter, że wiesz. No ma potencjał na gwiazdę, ewidentnie. Zobaczymy, wiem, że ojciec by się nie zgodził i by, a serce by go na pewno zabolało, bo on myśli, że wiesz, będzie doktor, czy adwokatem, że wiesz, pójdzie całkiem w kierunek taki, a ja wiesz, nie mam żadnych takich, jak to się mówi, oczekiwań. To, co ona będzie chciała robić, marzyć, to wiadomo, będę chciała pomagać jej, żeby osiągła. Znaczy moje marzenie, jak była już w brzuszku mamie, żeby miała głos piękny i żeby śpiewała, bo ja zawsze marzyłam. Ja tutaj słyszę, że ona śpiewa. Tak. Jaka jest jej ulubiona pioseneczka? Ostatnio ma obsesję na wyspy w Naberon. Mudach. O, ma Bergamuta. Tak, o oh my god, obsesję ma na punkcie tej piosenki. Ale czyli polskie utwory. Tak, tak, dużo polskich, właśnie, że pociąg z daleka, ta mama, jak jeszcze piosenki Asia polskie śpiewa? Tak, jedzie pociąg z daleka. Jadą misie, ta Dorotka, jedziemy do zoo. No to jest Śpi kochanie. Na całą płytę wystarczy. Ostatnio z mężem byłam na wakacjach w Switzerland i ona w aucie tam z tyłu cały czas śpiewała jak zawsze, bo ona wstaje rano, śpiewa, wieczorem śpiewa. I ona, tak wiesz, to mama, która jest to piosenko? Śpi kochanie, tak? Tak, i wiesz, jak ona to robi, ten głosikiem, to mąż mówi, kto to ją nauczył tą piosenkę, bo już nie mógł słyszeć. I sam usypiał chyba za kierownicą i był troszkę taki, nie, że wiesz, co to, kto to ją nauczył, ale to jest bardzo ładna piosenka, tego akurat jej za ładnie nie wychodziło. I się śmiałam z tego, bo cały czas to w kółko Maciejo, przez godzinę byliśmy w aucie, a ta, wiesz, no kocha śpiewać, zobaczymy, co będzie z tego, ale to by było takie jedno moje marzenie, żeby miała piękny głos. To, co mama nie dostała i to by było, wiesz, fajne. Ale to, co będzie chciała robić, to wiesz. Ja w ogóle tak patrzę na nią i widzę tutaj spore podobieństwo do ciebie. Nie wiem, te włoski, jakoś układ twarzy. Czy ty też to widzisz, czy może widzisz podobieństwo jednak do męża, do Douglasa? Znaczy, wiesz co, jak widzę zdjęcia z dzieciństwa, to widzę, że jest podobna. Moja mama mówi, że to jest szok dla niej, że jak dziecko może być tak podobne, jak ja, znaczy wiesz, bo ona mówi, że identyczna. Ja mówię, jak identyczna? Ale mówi, no identyczna, że to jest naprawdę niesamowite, że jak strasznie jest podobna. Wiesz, na zdjęciach widzę, że jest, ale bo ojcu na pewno ma włosy kręcone, też ma... Jest ma, to my, wiesz, jak to się mówi, że ma, no niestety ma białą skórę po mamie, jak ściana, ale widać, że po wakacjach, że łatwo... Taka blondyneczka, tak. Widać, że łatwo się opala, że wiesz, że szybko ją kolor bierze. Tak, tak. Co tam jeszcze? No, może charakterek troszkę też ma. Myślę, że mieszany charakterek, tak, tak.